Szanowni Państwo, no, młodość oczywiście jest bardzo ważną cechą wyróżniającą, ale ci wszyscy ludzie, których tutaj widzicie i nie tylko ci, ale wielu jeszcze innych na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej są młodzi, ale są mądrzy, są ideowi, wyznają koncepcję państwa otwartego, szacunku dla każdego, wyznają koncepcję pochylenia się nad każdym potrzebującym i państwa, które przestrzega reguł demokratycznego państwa prawnego. Ale to też nie wszystko. Są młodzi, mają poglądy lewicowe, ale każdy z nich ma swój zawód, swoje zainteresowania, swój dorobek pomimo młodości. I jestem przekonany, że to są ludzie, na których warto postawić. Warto postawić również ten krzyżyk przy ich nazwiskach 9 października. Każda z naszych dziewczyn, każdy z naszych chłopaków będzie miał część prezentacji i zaprezentuje się w dziedzinie, na której się doskonale zna i ma dorobek. Młodość, lewicowość i wiedza. To są trzy cechy młodych ludzi na listach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Drodzy Państwo, no widzieliście, każdy z nich i ten tam na Telebimie, wszyscy mają wyśmienite przygotowanie profesjonalne w działalności społecznej i wszelkich sprawach socjologicznych, w działalności dotyczącej budownictwa mieszkaniowego, szkół wyższych, oświaty, również systemu finansowego i podatków w Polsce. To są ludzie, którzy po prostu na co dzień zajmują się swoimi dziedzinami i chcą służyć wszystkim obywatelom. Wszystkim obywatelom. Z szacunkiem dla ich potrzeb i ich poglądów. Jeszcze raz przedstawię. Paulina Piechna-Więckiewicz, pozycja trzecia na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Warszawie. Ewa Klekot, pozycja trzecia na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Katowicach. Jakub Kwaśny, przypominam, jedynka na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Tarnowie. Marcin Nowotka jest drugi na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Siedlcach. I Krzysztof Kukucki jest na liście Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Toruniu i we Włocławku. No i Łukasz Naczas, widzicie, ten na Telebimie, otwiera listę Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gnieźnie, bo on stamtąd pochodzi po prostu i pewnie teraz też jest w Gnieźnie, jak go znam. Także moi drodzy, młodość, lewicowość, merytoryczność, wiedza. Listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.